profesor Zbigniew Religa powrócił do Zabrza. Na skwerze przy zabrzeńskim ratuszu od wczesnych godzin rannych trwał montaż pomnika wspaniałego zabrzanina, a przede wszystkim wybitnego kardiochirurga. To, co jesteśmy winni profesorowi. Profesor Zbigniew Religa był absolutnie wyjątkowym człowiekiem. To był człowiek w pełni oddany drugiemu człowiekowi, ale też temu miastu. Takich pomników dziś się nie buduje. To jest absolutnie arcydzieło. I to arcydzieło, które jest poświęcone profesorowi Zbigniewowi Relidze, właśnie będzie stało w Zabrzu. Każda realizacja rzeźbiarska, jak się chce, to jest męka. To jest męka, to jest po drodze kilka tych pewnych etapów i tak dalej, albo do przodu, albo cofamy się i tak dalej. No przy takim pomniku są i porażki, i zwycięstwa, bo takie jest nasze życie. Tak jak w życiu się układa, tu nie ma nic, możemy spojrzeć, no, trzeba pracować. To jest ciężka praca, to są poszczególne etapy, czy jeszcze dzisiaj o godzinie 3-2 nad ranem pracowałem jeszcze, patynowałem. Każdy pomnik na odsłonięcie jest wypastowany, wypolerowany. Teraz natura powolutku odbierze to, co ręka ludzka wstawiła, to natura troszkę uporządkuje, wyczyści i to jest coś wspaniałego. Pod pomnikiem została wbudowana tak zwana kapsuła czasu, jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. Kapsule czasu są wszystkie informacje z dnia dzisiejszego. Są gazety, które dziś na rynku śląskim, zabrzańskim możemy przeczytać. Jest oczywiście Głos Zabrza, jest Dziennik Zachodni, jest Zabrze Samorządowe, są obowiązujące w obiegu pieniądze, są informacje o profesorze, są informacje o stuleciu nadania praw miejskich, bo warto przypomnieć, że pomnik staje w Zabrzu w stulecie nadania praw miejskich. Realizacja tak ogromnego projektu była wyzwaniem także dla wykonawców. Przyjechał do nas model w elementach podzielonych przez profesora i zaczęliśmy formować. Cała praca trwała ponad pół roku. Profesor najpierw powstał jako model z gipsu. Został wykonany przez profesora Nicza. A później model już trafił do nas i element po elemencie wykonywaliśmy odlewy z brązu. Dzisiaj rano o godzinie 5 przyjechał tir tutaj z pomnikiem, dźwig i został postawiony dzisiaj do godziny 10 ten pomnik. Będziemy kończyć dalej kostki granitowe, będziemy układać. Do tego będziemy jeszcze robić instalację, czyli będziemy robić trawnik i do tego będą jeszcze klomby. Pomnik waży coś koło 7 ton. I tu jest zrobiony bardzo duży fundament, którego teraz nie widzimy, bo jest pod spodem. Tu jest około 30 kubików betonu. Mieszkańcy Zabrza mogą już dziś podziwiać ten wyjątkowy pomnik, którego oficjalne odsłonięcie nastąpi 30 września.